Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Gujska, program W Punkt. Szanowni Państwo, my przez moment z Państwa i moimi gośćmi, zaraz ich przedstawię, choć już ich zaanonsowałam, rozmawialiśmy o tym, czy do wojny się można przyzwyczaić. Artur Żak z Nowego Kuriera Galicyjskiego, z Lwowa. Witold Newelicz, nasz korespondent wojenny, zaraz powie, gdzie jest. No właśnie, Witek mówił o tym, że prezydent Wołodymyr Zełenski nawołuje, by się nie tylko Ukraina, ale i świat do wojny nie przyzwyczajał. Ale jak sytuacja w tej chwili wygląda we Lwowie, panie Arturze? Jak wygląda taka codzienność? Wiemy o tych ostrzałach, zniszczeniach infrastruktury energetycznej we Lwowie kilkanaście już chyba dni temu to miało miejsce. Proszę powiedzieć, jak w takim razie mieszka się w tej chwili w mieście? No, zawsze wiernym i jakże bliskim każdemu sercu, każdego Polaka. No, Lwów jest oddalony od tego, co się odbywa na wschodzie. Niemniej jednak te efekty tej wojny, właśnie przede wszystkim ostrzałów infrastruktury krytycznej, są odczuwalne. Szczególnie w ostatnich dniach wydłużają się te okresy, kiedy nie mamy prądu. I na dany moment, jak zacząłem liczyć, to wychodziłoby tak mniej więcej pół na pół. Czyli przez pół doby mamy prąd, przez pół doby nie mamy prądu. Rozbity to jest przeważnie na takie 4-6-godzinne okresy, kiedy tego prądu nie ma. Ludzie radzą sobie na różne sposoby. No, ci bardziej majętni zainwestowali w te takie duże stacje ładowania bądź jakieś potężne generatory. Mniej majętni, no niestety, czekają na to, kiedy ten prąd się zjawi. A to nie tylko jest łączność ze światem, to nie tylko jest właśnie światło w domu, a to przede wszystkim wiąże się z brakiem ogrzewania. Sporo mieszkań i domów w Lwowie ma to takie niezależne ogrzewanie przy pomocy dwufunkcyjnych piecyków. A współczesny piec bez prądu, bo nawet wtedy, kiedy jest gaz, no niestety nie działa. Więc ja kiedyś nawet tak określiłem, że nawet że te święta były w dźwięki tyrkoczących generatorów, bo faktycznie jak gdzieś w jakiejś dzielnicy znika prąd, to automatycznie te już nawet chyba setki generatorów wokół i w domach prywatnych i przede wszystkim w sklepach i miejscach użyteczności publicznej no, tyrkoczą, co ponoć też zepsuło powietrze we Lwowie. Panie Arturze, to zanim oddam głos Witkowi, to jeszcze dopytam już o to, co dzieje się w tej chwili w ukraińskiej polityce, bo wiemy o tym, że wiele dymisji. Prezydent Zełenski bardzo ostro wypowiedział się w sprawie różnych informacji dotyczących wysokich urzędników państwowych i nadużycia władzy, korupcji wprost. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem to jest temat, który w jakiś sposób jest w stanie albo ma potencjał destabilizacji sytuacji politycznej na Ukrainie, czy nie? Znaczy, jestem przekonany, że tak, że to mam możliwość destabilizować sytuację i wewnątrz kraju, i na zewnątrz, bo to w jakiś sposób dyskredytuje też Ukrainę, która jest no, potężnym grantobiorcą. Tak naprawdę cały system państwowy, czy też obronny, czy też społeczny, czy też ogólnie gospodarczy, ekonomiczny, zależy od tych dotacji zewnętrznych, a każdy rodzaj korupcji no, nie uwiarygadnia, powiem łagodnie, w oczach naszych sojuszników. Plus do tego faktycznie te przypadki korupcji mogą być rozgrywane też wewnątrz kraju. Na szczęście nastąpiły faktycznie szybkie dymisje. Teraz właśnie wiceminister infrastruktury dostał też areszt domowy za podejrzenie w tej łapówce. Kolejna afera w Ministerstwie Obrony związana z żywieniem żołnierza, tak naprawdę kupowaniem produktów żywnościowych. Też nastąpiła dymisja, czy też autodymisja, bo osoba odpowiedzialna właśnie za logistykę i zaopatrzenie podała się do dymisji. Niestety moim zdaniem minister Reznikow też troszeczkę nieodpowiednio odreagował, bo on
Oprócz tego powiedział, że będzie faktycznie postępowanie wyjaśniające. Niemniej jednakże automatycznie kierują sprawę do SBU w kwestii zbadania tego, czy dziennikarze nie działali na szkodę państwa. Czyli w tym wypadku tak jakby zaatakował dziennikarza, a moim zdaniem no, nie tędy droga. Jednak nawet jeżeli dziennikarze popełnili jakiś błąd, to powinno raczej to być post factum wrzucone do przestrzeni informacyjnej. Do tego tematu jeszcze za chwilę wrócimy. Witek Newelicz, nasz korespondent wojenny. Witku, powiedz, gdzie ty w tej chwili jesteś? Ja się znajduję w Kropiwnickim. To jest takie miasto w centralno-wschodniej Ukrainie, można by rzec, dawny Kirowograd. A proszę powiedz, bo rozmawialiśmy o tym przed chwilą, jaka jest sytuacja, no, jakie są warunki życia we Lwowie i jak to tam wygląda, w zupełnie innej części Ukrainy. Tutaj na centralnej Ukrainie właściwie można by rzec, że w odległości 150 kilometrów od linii frontu tej wojny tak bardzo wiele nie widać. Te posterunki są już rzadziej rozlokowane. Oczywiście no, zaciemnienie w każdym z miast, przez które przejeżdżam, a tych miast troszeczkę odwiedziłem. No oczywiście lokale gastronomiczne, oczywiście godzina policyjna, no to te wszystkie znamiona, ale nie wygląda to tak przerażająco i okrutnie jak w Bachmucie, czy też choćby w Kostiantynówce. Dzisiaj tam dwu czy trzykrotnie zdarzył się atak rakietowy na tą miejscowość, która jest zapleczem frontu. Ja chciałbym się odnieść do tego tematu, który poruszaliście przed chwileczką. Jeden z żołnierzy mi znajomych, gdy zapytałem o wiceministra obrony narodowej, on bardzo dosadnie to skomentował, nareszcie. I tu chyba wiele nie trzeba powiedzieć. Problem korupcji na Ukrainie, zwłaszcza w świetle tego, co Artur powiedział, że jednak Ukraina w większości opiera się na grantach i darowiznach, no tu musi być transparentność i przejrzystość. A jednak państwo ukraińskie bardzo wiele musi jeszcze w tym zakresie zrobić. I tutaj komentarze, przynajmniej w radiu, którego słucham podróżując, jednak wszyscy komentatorzy wyrażają zadowolenie z racji tego, że państwo zareagowało tak szybko i zdecydowanie. No i chwała biuro antykorupcyjnemu ukraińskiemu tutejszemu, bo takich rzeczy nie można lekceważyć. No tak, z jednej natomiast strony warunki... to jest oczywiście walka z korupcją i ona bezwzględnie musi być prowadzona. No jak widać, nawet w warunkach wojennych, a może nawet szczególnie w warunkach wojennych, bo wtedy państwo jest przecież bardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju działania niszczące, a korupcja niszczy, to niszczy państwo. No ale to jest też tak, że jeżeli w momencie jednak niezwykle trudnym, nie trzeba opisywać, dlaczego to jest niezwykle trudny i dramatyczny moment dla Ukrainy, jakby z wielu instytucji wyjmowani są, mówiąc już tak kolokwialnie, ważni urzędnicy, oni odpadają, no to można powiedzieć, że ta struktura państwa no, jest trochę rozedrgana i zawsze należy zadać pytanie, na ile to jest sytuacja niebezpieczna dla Ukrainy, a na ile jest to też szansa dla propagandy rosyjskiej, jak na to patrzy pan Artur Żak. Znaczy na pewno to jest szansa dla propagandy rosyjskiej, bo Rosjanom nie trzeba nawet dawać powodu do tworzenia propagandy. No tak, ale jak tutaj dostają powód, to tym bardziej mogą być skuteczni, tak? Bo mówią o rzeczy, która jest prawdziwa. Prawdziwa. Jak najbardziej mogą być skuteczni, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli my nie będziemy zwalczać, jeżeli nie będziemy działać z taką chirurgiczną dokładnością i szybkością przede wszystkim, nawet w jaki sposób zmniejszając potencjał państwa, to znaczy w sensie działania w aparatu państwa, to wychodzę z założenia, że ci ludzie przyniosą więcej szkody działając na swoich stanowiskach, jakby wysokie stanowiska nie zajmowali. Na Ukrainie problem korupcji to nie jest problem, który powstał teraz podczas tego rządu, czy też poprzedniego. To jest jednak system, który się utrwalił przez 30 lat na bardzo wielu poziomach. Wiele poziomów zależności, wiele schematów działania. Więc trudno się dziwić,
mówić, że nadal zdarzają się przypadki korupcji, szczególnie na takich pozycjach jak właśnie zaopatrzenie, logistyka wojska, na którym szczególnie w trakcie prowadzenia działań wojennych, gdzie sporo tych pozycji jest pozycjami utajnionymi siłą rzeczy i niedostępnymi na przykład dla dziennikarzy. Niemniej jednak to też mnie cieszy, że właśnie aparat państwa zareagował dosyć szybko i skutecznie. No mówię, oprócz tej takiej niefortunnej wypowiedzi ministra obrony Reznikowa, który chyba trochę nie pomyślał moim zdaniem. To jeszcze pytanie, szybko mamy chwilę, do Witka Newelicza. Witku, ty wczoraj, przedwczoraj byłeś, prawda? Czy wczoraj w Bachmucie? Wczoraj jeszcze. W godzinach, w godzinach porannych. Pojawiły się takie informacje, że ci żołnierze z tych oddziałów przestępczych, czyli wagnerowcy, no, jaka jest skala zniszczeń, mówiąc już zupełnie wprost, dokonana przez armię ukraińską w tych szeregach zbirów. Mowa jest w tej chwili nawet o 40 tysięcy z 50 tysięcy miało zostać zabitych. No, nie wiemy, jak to potwierdzić, no, ale zdaje się, że to są takie dość realne liczby. Proszę powiedz, jak ty patrzysz na to, co teraz mogą Rosjanie, jakie mogą być kolejne kroki Rosjan właśnie tam, na tym odcinku, gdzie ten front jest cały czas no, bardzo, bardzo aktywny. Rosjanie na odcinku bachmuckim wprowadzają już regularne oddziały armii rosyjskiej, czyli ci zmobilizowani, przeszkoleni z punktów dyslokacyjnych. Oni już tam po prostu trafili. No, wiadomo, że ta zbieranina Prigożyna się nie spisała. Całkiem możliwym, całkiem realnym są te straty z 50 tysięcy zmobilizowanych. 40 tysięcy, bardzo wielu z nich mogła zalec na przedpolach Bachmutu. No bo jednak taktyka stosowana przez dowództwo grupy Wagnera no, raczej nie oszczędzało tej siły wyżej, tym bardziej, że nabyta ona pozyskana z więzień i nikt się o nią miałby nie upominać. No, niedobrą wiadomością jest ta, która pojawiła się dzisiaj, że Rosjanie bardzo, ale to bardzo teraz uskutecznili ataki na od północnej strony, tak jakby chcieli się przebić przez drogę łączącą Bachmut ze Słowiańskim i wejść od północy na Artyomsk. No jeżeli nie udało im się od południa, jeżeli na tym kierunku południowym 17 Brygada Pancerna, powtarzam to raz jeszcze, odparła taki tam i nie udało się Rosjanom osiągnąć tej drogi, tej arterii życia Bachmut-Konstantinówka, no to próbują od północy, za wszelką cenę chcą Bachmut otoczyć, okrążyć i wyeliminować. No ale dowództwo ukraińskie dzisiaj jeszcze raz potwierdziło, że Bachmut będzie utrzymywany. No z wielu względów. Bachmut stanowi taką, może nie bramę na pozostałą część Donbasu, ale Rosjanom bardzo, ale to bardzo łatwo by było opanowywać Konstantynówkę, Druszkiwkę, Kramatorsk, a później Słowiańsk. No, warunki te terenowe temu sprzyjają niestety. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Newelicz, korespondent Telewizji Republika na Ukrainie, i pan Artur Żak z Nowego Kuriera Galicyjskiego z Lwowa byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję. Proszę na siebie uważać w tym trudnym czasie. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję. Życzę dobrego wieczoru, ale gorąco zachęcam, żeby oczywiście ten wieczór spędzić z Telewizją Republika. Do zobaczenia.